Marku, przed nami inauguracja ligi w Legnicy. Pierwszy rywal Chojniczanka. Dla ciebie rywal bardzo dobrze znany. No tak, spotkam się na boisku z byłymi kolegami. A czy wiadomo, że walczymy o 3 punkty i tutaj na boisku nie będzie kolegów. Jakoś będziesz podpowiadał trenerom, jak z tą Chojniczanką zagrać? No na pewno kilka wskazówek udzielę. Trener będzie bogatszy o co można zastosować. Co twoim zdaniem będzie decydujące w tym starciu? Na pewno będzie dużo walki, bo jest to zespół, który opiera grę na tym. Podejrzewam, że wiadomo, no, aspekty piłkarskie też pewnie, ale wydaje mi się, że będą po naszej stronie bardziej, można powiedzieć. Dobrym przetarciem był ten mecz w Krakowie pucharowy, bo Garbarnia no, podeszła do tego meczu tak agresywnie, z dużą ambicją. Myślę, że właśnie podobnie jak gra Chojniczanka. No myślę, że będzie podobnie, bo wiadomo, że mecze takie z takimi zespołami trzecioligowymi to właśnie dużo jest takiej walki fizycznej, wiadomo, te zespoły chcą coś udowodnić i myślę, że pod tym względem może być to podobny mecz. Sprzedało się już około 1000 karnetów na mecze Miedzi. Liczycie na wsparcie kibiców w pierwszym spotkaniu? Wiadomo, no fajnie jest mieć dużo kibiców, którzy wspierają nas i na pewno będzie to potrzebne nam.